witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Dobra. Bierzemy głęboki wdech i ręce do góry. Krążenia do przodu. Przysiadamy na prawej nodze. Lewa noga na palcach. Rozpychamy kolana na zewnątrz. Skręty w jedną stronę z przytrzymaniem. Do tyłu. Na znak kija każdy jedzie hamujący. Używajcie kijków, pracujcie nisko, wysoko, pracujcie dolną nartą, pilnujcie, żeby głowa była skierowana do linii spadku, pilnujcie, w którym miejscu zbijacie kijki, odliczajcie sobie, złapcie swój rytm. Najbardziej lubię, jak każdy z was pokazuje, że już zaszczepił sobie coś, co przekazałem, ale to wszystko musi być wasze. Bardzo ładnie, Kamil, tylko za blisko trzymasz te kije. Kije, no. Z tobą jest tak. Albo przejaskrawisz to do takiego rozstawu, albo wbijasz kije tak, że aż słychać, że one uderzają o narty. No. Złap tutaj tą szerokość ciut szerzej jak barki, dłoni. Okay. Troszeczkę szerzej. Nie linia prosta od barku, tylko troszeczkę otwórz. Michał, za szeroko. Narty? Za szeroko narty. I fajnie, że zacząłeś troszkę niżej schodzić, bo to widać od razu. Tylko jak będziesz prowadził tak szeroko narty, nie będziesz mógł rozłożyć równiutko ciężaru ciała przy krótkim skręcie na obie. Musisz je trzymać troszkę bliżej. Jeśli chodzi o kije. Skup się dzisiaj na tym, żeby wypuszczać rękę do przodu. Najpierw idzie z barku, a końcówkę robi nadgarstek, a nie układ, tylko nadgarstek. Bo wtedy zaczyna się robocha. Wiesz, o co chodzi. Ale dobrze, będę zdarzał to. Tak, od około 13 się ustawiliśmy z Mariuszem. Udało się wszystko. Musisz szerzej otworzyć ręce, bo tutaj zblokowałeś wszystko. Otwórz ręce i je rozluźnij, wtedy będziesz mógł swobodnie pracować kijami. Lu, ładnie pojechałaś, tylko tak. Bardziej na językach i dosłownie tyle szerzej łokcie. Ty super pracujesz kijkami, ale no tyle szerzej, żeby były te łokcie. Będziesz miała jeszcze większą swobodę. I nogi na języki. Wystartowałaś fajnie, od połowy zaczęłaś go wydłużać w średni. I znowu, wiesz, kontrola prędkości. Tylko pojechał Kamil hamującym tak naprawdę. A wszyscy jedziecie ślizgowym, ale spoko. Lewy łokieć, zobaczcie, czy wbijamy. Pojechałeś bardzo szybko. I znowu lewa ręka. Lewa. Już nie wpychasz kolana pod kolano, już nie siadasz niepotrzebnie za głęboko, wszystko jest super, tylko za szybko troszkę. Aga, gdzie ty jesteś? Popatrz na pracę rąk, dokładnie to samo co u ciebie. Gosiu, musisz wypuszczać rękę do wbicia kijka.
Tu. A chodzi o wypuszczenie ręki. Aha, rozumiem. Józiu dokładnie to samo, on pięknie jedzie, ale też te ręce cały czas tak jakby piekło pod pachami. Józiu, no ja ci powiem to co zawsze. No tak. I też wypuszcza ją bardziej do przodu. Marek zaznacza coś tam kijkiem, ale nie wbijaj. Bo Marek jest mistrzem markowania. Tak jest. Ale już go przynajmniej kładzie. Nie. Nie. Mareczku, to, że za szeroko nogi, to już o tym wiesz. Dlaczego nie wbijasz tego kijka? Bo szkoda ci stępić do końca, żeby farba nie zeszła. No właśnie, trochę tak. Ty masz dobry ruch, wszystko prawidłowe. Tylko to jest takie widmo trochę, wiesz. No. Wbijesz ten kijek, wbij, on ci nic nie zrobi. Masz wbijać kijki i jeździć węziej. Suwajcie się całą grupą i róbcie nartę stop, ale w jednym rzędzie. Głowa w dół, układ rąk, pozycja wysoka. Nikt prawidłowo nie potrafi tego wykonać. To ćwiczenie ześlizg narta stop to jest do hamującego. Trzeba zejść nisko, ugiąć mocno kolana i wbić je na stop. Narty muszą wyraźnie wejść na krawędzie. Musicie to poćwiczyć. Nie wyobrażam sobie, żeby moja grupa nie potrafiła czegoś takiego wykonać. Średni ślizgowy. Jak zobaczę, że ktoś jedzie, jakby tańczył. Tak, bo jest na trzy. Staraj się wyrobić ten ruch. Skręcam leciutko, dociągam i już wbijam. Hop. Bardzo ładnie, ale typowo książkowo. Mogłabyś prowadzić zajęcia z taką jazdą. A gdzie twój fan? Dobrze, tylko więcej swobody. Więcej. Ale skupiłem się na tym, żeby narty wąsko jechały. Jechały bardzo fajnie, tylko ja ciągle dzisiaj powtarzam, ja chcę widzieć, że się bawicie tym. O, masz ślad, ciągnij się za śladem. Z tyłu groty. Za wysoko? Za wysoko. No on mi kazał rękami ruszać, no. Fajnie, miałaś je rozluźnione w porządku, tylko trzeba no, pilnować fundamentu. Nie można podbijać grotów i opuszczać ręki. Pięknie, zobaczcie. Jakby chciała kogoś poderwać. Coś pięknego. Tak, Lu. Bardzo ładnie, swobodnie, płynnie. Pełna kontrola, a przy tym fan. Pojechałaś prawidłowo, tylko powiedz uczciwie, to była twoja prędkość, w której czujesz się swobodnie? Według mnie troszkę za szybko. Wiem, że jakbyś pojechała wolniej, byłoby to jeszcze płynniejsze. Józiu, dwa ostatnie skręty prawidłowe, chociaż bez pracy kijku, a wcześniej to był na granicy krótki ze średnim. Bardzo płynna jazda, piękna praca nóg, ale dalej to jest twój cholerny nawyk. Łokcie idą do wewnątrz, aż podbijać te ręce. Nie kieruj łokci do środka, nie próbuj odchylać nadgarstka na zewnątrz.
No, zjechałaś uśmiechnięta, w porządku. No narty ładnie poprowadziłaś, tylko dlaczego nie było pracy kijku? Bardzo ładnie, ale więcej luzu, więcej tańca w tym. Średni skręt ślizgowy bardzo to lubi, jak troszkę sobie odpływamy przy tym. Andrzejku, od tej pory ciągnij groty po śniegu. Jak wbijasz kij, on zaczyna lecieć do przodu, to ma być tyle nad śniegiem. Z tego miejsca cięty, średni cięty, cały czas na krawędziach. Jak wyjedziecie na wypłaszczenie, długi na wygaszenie prędkości, a później już ślizgowy. Rusza jaga. Kolana do stoku. To jest ślizgowy, nie cięty. Zejdź niżej. Niżej zejdź tu. Bardziej krótki ślizgowy niż średni cięty. Nie patrz na narty. Nie krótki, średni. Wydłuż go. Dalej krótki. Krawędzie. Tak? Ognia. Musisz nisko schodzić, pamiętaj. O, teraz dopiero. O! Widzisz ślady? Schodź nisko, pracuj biodrem. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało. Wiecie, jakie są niedociągnięcia, ile trzeba jeszcze popracować nad tą techniką. Każdy usłyszał o swoich błędach, każdy usłyszał, co robi dobrze. Zróbcie sobie sami taki rachunek jakby sumienia i zastanówcie się, czy ta jazda, którą my tutaj pracujemy, czy to jest na pewno wasza jazda? Czy wy tego chcecie? Czy wy wolicie sobie jeździć rekreacyjnie? Czy chcecie dalej pracować i usprawniać tę technikę? Jeżeli chcecie dalej pracować, czekam na was w przyszłym roku. Dobra, 5 minut szczerości teraz. Nie macie żadnych pytań, żadnych uwag? Przepraszam, toaleta jest tutaj? To bardzo dziękuję. Szkoda, że tak krótko. Dzięki bardzo. Brawo na was. Thank you.
kiki wbijał. Wszystko dobrze, tylko nie założyłeś rękawic. O kurwa, no faktycznie.